Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Luśnia, jestem frontend deweloperem w PGS Software. W PGS-ie już pracuję 2 lata. Tak jak Michał wspomniał, pracuję dla klienta z branży gastronomicznej. Jest mi bardzo miło pracować w tej firmie, co bardzo polecam. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam trochę o najpopularniejszych frameworkach do pisania, do tworzenia aplikacji mobilnych przy pomocy swoich umiejętności na frontendzie. A mianowicie chciałbym porozmawiać i opowiedzieć o Ioniku i NativeScriptie, czyli świat frontendu w świecie mobilnym. Przejdźmy do agendy. Na początek chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy świat frontendu istnieje w świecie mobilnym. Następnie porównamy sobie Ionika i NativeScripta. Kolejno wymienię wady i zalety tworzenia aplikacji za pomocą tych frameworków. Na sam koniec, dla zachęty, aby Was zachęcić jako bonus, chciałbym opowiedzieć i przedstawić, jak wygląda projekt, podstawowy projekt stworzony za pomocą Ionika. No dobrze, jestem frontend deweloperem, ale co dalej? Zakładając, że większość z Was to przyszli frontend deweloperzy bądź już frontend deweloperzy, myślę, że większości z Was nasunęła się taka myśl, bądź nasunie się, aby stworzyć aplikację mobilną. W większości przypadków z braku czasu, chęci odpuszczamy naukę nowych technologii, języków, ale co jeśli posiadamy już jakąś wiedzę na frontendzie, czy nie moglibyśmy jej jakoś wykorzystać? Czy naprawdę musimy się ograniczać do aplikacji webowych? No dobrze, jestem frontend deweloperem, znam Angulara oraz TypeScripta. Pomyślmy teraz, czy rzeczywiście jako frontend deweloper muszę się ograniczać, czy naprawdę nie ma możliwości stworzenia czegoś więcej. Jak Michał wspomniał, zaczynałem jako mobile developer. Na początku mojej kariery dość ciężko było pisać aplikacje na platformy mobilne, ponieważ trzeba było znać te platformy, uczyć się języków, na przykład w Androidzie trzeba było umieć Javę. Niestety nie można było wykorzystać swoich umiejętności na frontendzie, nie można było tworzyć hybrydowych aplikacji, wykorzystując jedynie znajomość frontendu. Na szczęście dzisiaj, korzystając z naszej wiedzy w frameworku Angular oraz z tego, że posługujemy się dość biegle TypeScriptem, możemy stworzyć aplikacje na platformy takie jak iOS i Android. Wszystko dzięki frameworkom takim jak Ionic oraz NativeScript. Przejdźmy na początku do Ioniku. Ionic wspiera Angulara, pozwala nam pisać projekty w TypeScriptie oraz wspiera również SASA, czyli pisanie, tworzenie projektów w Ioniku niczym nie odbiega od tworzenia projektów aplikacji webowych w Angularze. Ionic jest cross-platformowy, oparty na technologii webowej. Głównymi zaletami Ionica jest to, że posiada dużą ilość gotowych komponentów, które możemy reużywać, możemy tworzyć, budować nasze aplikacje, jak mówiąc kolokwialnie, jak budować domek z klocków. Jest to, bardzo przyspiesza to pracę i możemy naprawdę zbudować bardzo ładnie wyglądające aplikacje bez zużywania czasu na ich kodowanie. Następnie, pisząc raz, zyskujesz wiele. Co to oznacza? Wykorzystując Ionika, tak jak już wspomniałem, Ionik jest cross-platformowy, czyli tworząc jeden projekt, tworzymy projekt na dwie platformy, czyli nasza aplikacja docelowa będzie na iOS, jak i na Androida. Oszczędzamy dzięki temu czas i pieniądze. Nie musimy dbać oddzielnie o oddzielne projekty, nie musimy też martwić się o layout, czy wygląda na danej platformie inaczej, czy interakcja jest poprawna na danych platformach. Po prostu piszemy jeden projekt i mamy obsłużone te dwie platformy. Na koniec, przyjazne środowisko. Ionic ma naprawdę przyjazne środowisko pracy, niczym nie odbiega od pracy w Angular CLI-u.
Jest tu bardzo dużo podobieństw. Dodatkowo możemy wykorzystać Angular CLI do tworzenia komponentów, modułów. Jak już wspomniałem kilka slajdów wcześniej, Ionic jest oparty o technologię webową, czyli aplikacje stworzone za pomocą Ionica de facto nie są aplikacjami mobilnymi, lecz aplikacjami webowymi imitującymi aplikacje mobilne. Wszystko dzieje się w specjalnej przeglądarce WebView, która nam na to pozwala. Może teraz ktoś powiedzieć, może mieć ktoś teraz wątpliwości i powiedzieć: Piotrek, no dobra, aplikacja webowa nie jest równa aplikacji mobilnej. No to ja mogę odpowiedzieć, no nic mylnego, w większości przypadków nam to wystarczy, a dodatkowo zyskujemy pewne możliwości, o których powiem wkrótce. W większości, jeśli chodzi o wydajność Ionica, Ionic oferuje odświeżanie na poziomie 60 klatek na sekundę, zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i desktopach. Wykorzystuje on szereg wtyczek i oferuje hybrydowe podejście w celu ulepszenia wydajności. Framework ma czas interakcji mniejszy niż 1,8 sekundy. Pomimo tego, że nie jest natywną strukturą, Ionic wyróżnia się akceleracją sprzętową oraz szeregiem optymalizacji pod kątem dotyku i renderowania. Przejdźmy teraz do Native Scriptu. Native Script, tak samo jak Ionic, wspiera Angulara, TypeScripta oraz Sasa. Teraz przejdźmy do zalet Native Scriptu. Native Performance. Jest to zaleta przy złożonych aplikacjach, czyli wyniki dotyczące wydajności Native Scripta nie są też ani wysokie, ani niskie, ale jest porównywalne z większością frameworków, czyli otrzymując aplikacje natywne, wykorzystując Native Scripta, zyskamy bardzo wysoką, dość dobrą wysoką wydajność. Animacje utworzone za pomocą Native Scriptu działają dobrze przy 60 klatkach na sekundę. Od wersji trzeciej do wersji siódmej na blogu Native Scripta jest opisane szereg różnych porad, wytycznych, jak zoptymalizować nasze aplikacje. Darmowy open source. Jest tak samo jak Ionic, Native Script jest darmowy i możemy go śmiało z niego korzystać bez żadnych opłat oraz wspierać ten projekt. Elastyczność. Jest dość elastyczny. To znaczy, że mamy dość dużo swobody, jeśli chodzi o tworzenie komponentów, layoutów. Społeczność. Tak samo jak w Ioniku, możemy liczyć na wsparcie dużej społeczności. Łatwe wejście. Jak już wspomniałem, frontend developer znający framework Angular nie będzie miał żadnych problemów z wejściem w projekt bądź tworzeniem nowego projektu. Cross-platformowy. Następne podobieństwo do Ionica. Natywne komponenty. Dzięki temu, że docelowo otrzymujemy natywne aplikacje, możemy korzystać z natywnych komponentów danej platformy. Jest to w pewien sposób plus, jak i minus, o czym wkrótce również opowiem. Na przykładowo implementacja przycisku będzie wyglądała inaczej na obu platformach, gdyż wykorzystujemy natywne komponenty danej platformy. Czyli tutaj na tym przykładzie, jak widzimy, przycisk będzie inaczej wyglądał na iOS-ie, jak i na Androidzie, ponieważ na tych obu platformach mają zupełnie inny wygląd, co może nieść za sobą minusy, ponieważ jeżeli stworzymy layout opierając się o natywne komponenty danej platformy, możemy mieć problemy z różnie wyglądającymi layoutami na danych platformach. Porównajmy sobie teraz oba frameworki ze sobą. Złożone aplikacje. Czy Ionic jest odpowiedni do tworzenia złożonych aplikacji? Najnowsza wersja Ionica 5 nie nadaje się do tworzenia złożonych aplikacji. Podczas próby w
dodania skomplikowanych funkcji do aplikacji, możecie napotkać wyzwania podczas integracji funkcji, takich jak usługi oparte na lokalizacji, przetwarzaniu obrazów i animacjach interfejsu użytkownika. Jest to jednak w większości przypadków optymalne rozwiązanie. Będzie tylko, tak jak już wspomniałem, Ionic ma jedynie problem ze złożonymi aplikacjami, czyli w większości przypadków, gdy aplikacja nie wymaga jakichś zaawansowanych animacji, nie wymaga podejścia takiego natywnego, że potrzebujemy naprawdę szeregu opcji, aby wycisnąć z tej aplikacji jak najwięcej, a Ionic sprawdzi się bardzo dobrze. Czy Native Script jest odpowiedni do tworzenia złożonych aplikacji? W przeciwieństwie do większości frameworków, złożone lub zaawansowane aplikacje dość dobrze działają z wysoką wydajnością. No ale tutaj jest jeden mały minus, żeby budować natywne, zaawansowane aplikacje przy użyciu Native Scriptu, musimy mieć szerszą wiedzę na temat natywnych platformy, czyli na temat iOS-u i Androida. Testowanie. Jak przetestować aplikację w Ioniku? Testowanie aplikacji w Ioniku jest stosunkowo proste i opiera się na technologiach webowych. Nie będziecie potrzebować dodatkowych urządzeń testowych ani emulatorów, ponieważ aplikacja jest testowalna w wielu przeglądarkach. Przeglądarki oferują wbudowane narzędzia do testowania i debugowania, dzięki którym cały proces jest wygodny. Jak przetestować aplikację w NativeScript? Od wydania wersji 2.5 NativeScript stosuje własny workflow QA, który rozszerza domyślne możliwości testowania aplikacji. Integruje on testy jednostkowe bezpośrednio z domyślnym CLI-em. Tutaj jedyny minus testowania aplikacji w NativeScriptie w porównaniu do Ionica jest taki, że otrzymując aplikację natywną, nie możemy jej bezpośrednio przetestować w przeglądarce. Musimy mieć albo emulator, albo urządzenia fizyczne. Modularność. Ionic wspiera modułowość dzięki zastosowaniu ng module Angulara. Programiści mogą konstruować różne komponenty za pomocą modułów i łączyć je razem w celu utworzenia struktury aplikacji, która zawiera jeden moduł główny do ładowania początkowego. Co więcej, utworzone dodatkowe moduły funkcji pozwalają na lazy loadowanie komponentów, gdy jest to wymagane. Czyli tutaj mamy bardzo dużo podobieństw co do Angulara, w zasadzie identyczne odniesienie co do modułowości. Czy NativeScript obsługuje modułowość? NativeScript domyślnie obsługuje stos technologiczny. Programiści o zróżnicowanej wiedzy bez wysiłku wykorzystują moduły oferowane przez ten framework do tworzenia prostych, jak i zaawansowanych aplikacji natywnych. Tutaj, żeby wykorzystać w pełni tą modułowość w NativeScriptie, tak jak już wspomniałem, aby tworzyć wysokowydajne aplikacje, potrzebna szersza wiedza, aby wiedzieć szerzej co do platformy, na którą będziemy tworzyć aplikacje, mieć szerszą wiedzę na ten temat. Dlatego w większości przypadków nie wykorzystamy tej możliwości, bo jako front-end deweloperzy zakładam, że większość z nas nie będzie miała doświadczenia z platformami mobilnymi. Ale NativeScript daje nam taką możliwość. User experience. Ionic oferuje bardzo dobry user experience w aplikacjach zarówno dla iOS, jak i Android. Jego hybrydowe podejście eliminuje potrzebę przesyłania nowszej wersji do sklepów z aplikacjami, co jest wielkim plusem. Czyli pozwala to na szybki rozwój funkcji w natywnym kontenerze aplikacji mobilnej, który dodatkowo wysyła aktualizacje na żywo do urządzeń użytkowników. Zatem użytkownicy nie muszą od czasu do czasu pobierać aktualizacji w celu uzyskania nowych wersji aplikacji. To jest moim zdaniem jest to największy plus Ionica, jeden z największych plusów Ionica, że możemy mieć
możemy aktualizować aplikację bez pobierania jej przez pośredników takich jak App Store czy Google Play. User Experience a Native Script. Tworzenie aplikacji biznesowych na poziomie enterprise jest jedną z dodatkowych korzyści wynikających z wyboru tej platformy. Co więcej, możecie jawnie dostosowywać natywne elementy interfejsu użytkownika oferowane przez Native Script, ponieważ wszystkie jego funkcje są obsługiwane przez natywne funkcje i natywne kontrolki, zapewnia to wydajność, która poprawia komfort użytkowania. Tutaj mamy wyższość Native Scripta nad Ionicem, jeśli chodzi o wykorzystanie natywnych komponentów. Jako że mamy tą możliwość wykorzystania natywnych komponentów, możemy uzyskać lepszy user experience. Rozmiar aplikacji. Aplikacje w Ioniku. Wraz z pojawieniem się Ionika w wersji 5, rozmiar aplikacji typu Hello World utworzonej w Ionic został zmniejszony do 3,2 MB. W porównaniu z poprzednimi wersjami wartość ta mieściła się w przedziale od 5 do 6 MB. Ponadto użycie specjalnych tagów podczas kompilacji produkcyjnej, czyli prod i release, dodatkowo zmniejsza rozmiar naszej aplikacji. Aplikacje w Native Scriptie. Prosta aplikacja natywna zbudowana w Native Scriptie zajmuje mniej więcej 12 MB. Jednak nadal jest to mało, biorąc pod uwagę pakiet natywnych elementów i funkcji. OK, podsumujmy. Główne różnice pomiędzy Ionikiem i Native Scriptem. Jak już wspomniałem, Ionic oferuje nam tworzenie aplikacji webowych, które będą symulowały aplikacje mobilne, co najbardziej wyróżnia tego Ionika od Native Scriptu. Jeśli chodzi o Native Script, jako że otrzymujemy aplikacje natywne, mamy szereg możliwości, jeśli chodzi o wykorzystanie natywnych komponentów oraz przy większych projektach otrzymujemy lepszą wydajność, ale przy tym musimy pamiętać, że potrzebujemy szerszej wiedzy na temat danych platform, na które chcemy wydać naszą aplikację. OK, podsumujmy zalety i wady Ionika. Zaletami Ionika na pewno jest wieloplatformowość, społeczność, testowanie, pełne wykorzystanie Angulara. Dość dobra wydajność aplikacji jak na aplikacje symulujące natywne. Capacitor, czyli dostęp do natywnego API. Tutaj możemy się chwilę zatrzymać. Capacitor umożliwia nam dostęp do szeregu funkcji, które mamy z poziomu, jakbyśmy tworzyli aplikacje natywne, czyli na przykład możemy w łatwy sposób uzyskać do takich podzespołów telefonu jak kamera, czujniki, to z poziomu JavaScriptu bądź TypeScriptu. Następnymi ostatnimi zaletami jest skalowalność oraz user experience. Przejdźmy teraz do wad. Wadami jest brak natywnych komponentów oraz niska wydajność przy złożonych aplikacjach. Przejdźmy teraz do Native Scriptu. Zaletami Native Scriptu jest, tak jak w Ioniku, wieloplatformowość, społeczność, dostęp do natywnego API bez użycia wszelkich wtyczek, jak Capacitor, przy użyciu JS-a, natywny layout oraz wydajność. Wadami jest rozmiar aplikacji jest większy w Ioniku, brak wsparcia HTML-a i DOM-a, co ogranicza nasz w stylowaniu, oraz może przysporzyć nam problemy, ponieważ jeżeli będziemy używać natywnych komponentów, możemy otrzymać w efekcie różnie wyglądające layouty, co może sprawić dużo problemów oraz pochłonąć sporo czasu, aby utrzymać te dwa osobne layouty na danej platformie. Oraz testowanie. Aby testować aplikacje w Native Scriptie, potrzebujemy albo emulatorów, urządzeń fizycznych, bądź też możemy skorzystać też z Appium. OK, mam nadzieję, że trochę Was zaciekawiłem i zachęciłem, by poznać szerzej te frameworki. Na sam koniec, jako że
ja jako programista lubię na sam koniec zobaczyć efekt na przykład tworzonych aplikacji przy użyciu danych frameworku. Chciałbym zaprezentować Wam prosty projekt stworzony w Ioniku. Dlaczego wybrałem Ionik? Ponieważ większość z frontend developerów wybierze ten framework, ponieważ ten framework nas nie ogranicza jako frontend developerów. Jak wspomniałem, w Native Scriptie docelowo tworzymy aplikacje natywne, czyli jesteśmy trochę ograniczeni, musimy pamiętać o tym, jak wyglądają, jakie ograniczenia niosą platformy, czyli Android, iOS, czego możemy używać, a czego nie możemy używać. Tutaj piszemy aplikacje tak jak stronę internetową, czyli w większości przypadków nam to wystarczy. OK, stwórzmy projekt. Aby stworzyć prosty projekt, używamy komendy Ionic Start oraz wpisujemy nazwę projektu, po czym generuje się nam cała struktura projektu. OK, teraz nie wiem, czy dokładnie to widzicie, ale większość z Was, osób, które miały doświadczenie bądź uczą się Angulara, na pewno coś ta struktura projektów będzie Wam przypominała, a mianowicie strukturę projektu Angulara. Przejdźmy do naszego głównego katalogu aplikacji. Tak jak we frameworku Angular mamy App Module. Jak widzimy, jest jedna różnica, o której wspomnę za chwilę. Reszta plików oraz katalogów jest prawie identyczna jak w Angularze. Jedyna różnica w Ioniku polega na tym, że każda strona aplikacji jest reprezentowana jako oddzielny moduł główny z komponentem Home, z komponentem Page. W naszym przypadku mamy jeden ekran o nazwie Home. Każda strona ma routing, pod którym podpinamy podstrony. Przejdźmy teraz do szablonów naszej aplikacji. Zauważmy, że użyte gotowe komponenty, które oferuje nam Ionic. Możemy je śmiało wykorzystać w projekcie. Każda strona na koniec podpięta jest w główny routing aplikacji. Jak widzimy, nasza strona jest dostępna pod głównym adresem oraz pod sekcją Home, gdybyśmy naszą aplikację otworzyli w zwykłej przeglądarce. Aby odpalić i sprawdzić aplikację, podobnie jak w Angularze, używamy komendy serve, Ionic serve. I na sam koniec widzimy efekt naszej końcowej naszej aplikacji, czyli wyświetlamy obrazek Angular Week. Dziękuję wszystkim za uwagę.